Jestem w Kołobrzegu na ulicy Europejskiej. Jak widzieliśmy, 70 na tej drodze obowiązuje. Bez sensu trochę ułożyłem to zdanie. Czyli jeszcze raz, obowiązuje na tym odcinku podwyższenie prędkości do 70 km na godzinę. Podwyższenie, ponieważ cały czas jesteśmy w terenie zabudowanym. Dlaczego o tym mówię i dlaczego ten film? Otóż, będąc już w trakcie tych czasów, tych wakacji w Kołobrzegu, wjeżdżałem w ulicę Europejską od prawej strony i tej 70, powiem szczerze, nie zauważyłem. Mówię w tamtym filmie, opowiadałem w tamtym filmie, że nie jestem pewny, jakie tutaj są prędkości. Zorientowałem się, że coś jest nie tak, że jadę 50 dopiero w tym miejscu, gdzie faktycznie mam znowu ograniczenie prędkości do 50 i upewniłem się w rozterku, dojeżdżając do ronda, że w przeciwną stronę jest podwyższenie prędkości do 70. W tamtym filmie obiecywałem, że jeszcze będzie trzeba tutaj się kiedyś pofatygować, przyjechać, zobaczyć to miejsce i tak oto, proszę bardzo, jestem, zobaczyłem, dziś już wiem. Ulica Europejska w Kołobrzegu obowiązuje prędkość 70 km na godzinę. Jest to podwyższenie prędkości w terenie zabudowanym. Tyle.